Patryk Kubski, zapraszam na informacje z ratusza. Moim Państwa gościem jest burmistrz Remu, pan Adam Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie burmistrzu. No, tradycji stało się dość i zaczniemy jak zwykle od inwestycji. O czym będziemy dzisiaj mówić? No bo tych zadań inwestycyjnych jest wiele obecnie realizowanych. Bardzo dużo jest. No, na pewno warto wspomnieć o tym, że finalizujemy rozbudowę szkoły w Dąbrowie. Już do końca maja zgłosiliśmy odbiór tejże placówki. Tutaj oprócz tego, że całe skrzydło nowe powstaje, to będzie również całkowicie wyposażona. To nie jedyna niespodzianka. Planujemy jeszcze też oddać przy tej okazji piękny plac zabaw dla dzieci i w dniu zakończenia roku szkolnego zaprosimy wszystkich rodziców i w formie pikniku po prostu wspólnego. No, zostaną otwarte wszystkie drzwi do tej rozbudowanej części, żeby rodzice i dzieci mogły obejrzeć, co będzie się działo od 1 września. Drugi element to widać też, że prace w szkole numer 6 intensywnie się są zaawansowane. Teraz będziemy rozstrzygać dwa przetargi. Jeden na wymianę stolarki drzwiowej, przepraszam, wewnątrz budynku, a drugi na malowanie. Będzie również modernizowany całkowicie zaplecze socjalne obiektu sportowego. Będą wymienione też z przodu płoty, a więc szkoła otrzyma całkowicie inny wizerunek. I tutaj mamy trochę czasu, bo wszystkie prace te z zakresu środków unijnych mają być zakończone do końca lipca, a te pozostałe, o których wspominałem, te prace wewnętrzne do końca sierpnia. 1 września wszystko będzie gotowe. Z ważnych rzeczy jeszcze to Państwo widzicie, że zaawansowane prace w Muzeum Śremskim, rozbudowa części wystawienniczej, sala widowiskowa i to wszystko będzie gotowe do końca października. No, odbiory, inne rzeczy, także no, na pewno myślę, że będzie można skorzystać już z tej sali do końca roku kalendarzowego 2018. Chcę też dodać, że jest teraz sezon na budowę dróg. Rozpoczynamy remont, budowę drogi przy ulicy Brzechwy. Ona połączy ulicę Sikorskiego przez Makuszyńskiego, prawda, do osiedla spółdzielni Warta. To jakby będzie taki końcowy element. Trochę przybędzie miejsc również parkingowych, po to wszystko, żeby ta część osiedla została już w budowie dróg zamknięta, ale też będziemy rozstrzygać lada dzień przetarg na drugi etap budowy drogi nowe osiedle w Mechlinie. Myślę, że w ciągu 2 tygodni wejdziemy na plac budowy ulicy Spokojnej w Murce. Widać, że przepust przy ulicy Grunwaldzkiej, który no, poprawi dostęp do firm, które są tam zlokalizowane, TFP Grafika, ale i nowej na 5 hektarach naszych terenów inwestycyjnych. Te prace po prostu czekają też na odbiór. Jeszcze tylko i wyłącznie część dotycząca powierzchni brukowej i całą sprawę będziemy mieli załatwioną. Jesteśmy w trakcie ogłoszeń trzech inwestycji w zakresie wybranego przez mieszkańców budżetu obywatelskiego, a więc przypomnę Państwu, to jest boisko przyszkolne w Zbrudzewie, to jest boisko szkolne przy szkole numer 4 i trzeci element to jest przedszkole numer 5 z oddziałami specjalnymi, tam też również ta modernizacja tych boisk będzie się odbywała. I co najważniejsze, oczywiście informacja dla piłkarzy, lada dzień będzie rozstrzygnięty przetarg na budowę nowej nawierzchni ze sztuczną trawą boiska treningowego w parku. Termin końcowy to jest do 24 sierpnia, prawda? Czyli chcemy, żeby no, od września już normalnie rozgrywki będą realizowane na tym boisku. Wtedy będziemy mogli się przygotowywać do kolejnego etapu modernizacji bieżni lekkoatletycznej, prawda, i wiele jeszcze innych elementów, które będą na tym stadionie.
Będziemy mówili o inicjatywie, o której już kiedyś wspominaliśmy, czyli o budowie kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi. Co to za projekt i kiedy ma szansę powstać? My jesteśmy zobowiązani złożyć do 5 czerwca projekt unijny w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Oczywiście konkurencja jest bardzo duża, ale myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest, by pozytywnie, merytorycznie przejść procedurę oceniającą. Ten projekt przewiduje zbudowanie kładki wzdłuż mostu drugiego, następnie ścieżkę rowerową w kierunku Zbrudzewa i ścieżkę rowerową w kierunku Mechlina do Ronda. To są jakby te warianty, które rozpatrujemy. Bardzo proszę, bo zwróciliśmy się do podmiotów gospodarczych, klubów o opinię pozytywną. Ona też ma wpływ na punktowanie, prawda? Tak jak byliśmy wdzięczni za węzły przesiadkowe, za muzeum, prawda? One dzięki również wsparciu społecznemu uzyskały to dofinansowanie i podobną działalność teraz będziemy prowadzili, a więc będziemy zbierali również od osób fizycznych, od mieszkańców podpisy popierające ten projekt. Proszę o poparcie, bo to walka o kolejne miliony, które zasilą środki inwestycyjne naszej gminy, a z drugiej strony poprawią kondycję wszystkich rowerzystów i mamy duże szanse na to, żeby kolejne kilometry ścieżek rowerowych powstały. Zarówno jak i w Śremie, jak i na terenach wiejskich rozwijana jest infrastruktura telekomunikacyjna. Tutaj skupimy się na terenach wiejskich, bowiem firma INEA rozpoczęła realizację przyłączy światłowodowych do kolejnych wsi na terenie gminy Śrem. Ale muszę panu zaznaczyć, że nie tylko, bo mamy cały wykaz również ulic w Śremie, które będą też wyposażone w światłowody. Dzięki temu, że Rada Miejska podjęła decyzję o obniżeniu stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku światłowodów o 80% niżej, to będziemy mieli dwa razy po 2000 tych przyłączy. To jest bardzo dużo. Na stronie śrem.pl można obejrzeć pełne wykazy ulic w mieście, gdzie INEA będzie światłowody budowywała i również na terenach wiejskich. Oczywiście pojawia się sporo pytań, prawda, a czemu nie jeszcze ta ulica i tak dalej. Myślę, że to cierpliwie trzeba czekać. To, co pokazaliśmy, to jest w uzgodnieniu z INEA. Będzie to realizowane w latach 2018-2019 do końca półrocza 2019 roku. Czyli na pewno dostęp do technologii cywilizacyjnej, jakim są technologie światłowodowe, dotrze do wszystkich podmiotów. Za kilka dni wejdą w życie regulacje związane z RODO, czyli ochroną danych osobowych. Czy Urząd Miejski jest gotowy na wejście tych przepisów w życie? No muszę powiedzieć, że to jest ciężka praca od 2 miesięcy. RODO to oczywiście cała polityka kraju i Unii Europejskiej dotycząca ochrony danych osobowych. Mamy w pełni już zrealizowane procedury, jeżeli chodzi o Urząd Miejski. Trwają prace w naszych jednostkach organizacyjnych, prawda, spółkach, instytucjach kultury. Wszyscy klienci, czyli mieszkańcy, którzy będą korzystali z biura obsługi klienta, mogą śmiało pytać o zasady tej polityki. Również w najbliższym czasie przeszkolimy również w bardzo takim skrótowym elemencie i również Straż Miejską, no po to, żeby dochować tych przedsięwzięć. Ja tylko dodam, że to jest bardzo ważne, nikt nie ma prawa państwa mieszkańców i z imienia i nazwiska, chyba że za zgodą, prawda, tej osoby, wykorzystywać te dane. To jest bardzo ważne i są surowe kary dla tych, którzy tych zasad nie będą przestrzegali. Właśnie. Często mówimy o aktach wandalizmu. W ostatnim czasie takie akty wandalizmu gmina odczuła, jeśli chodzi o Park Puchalskiego. Czy często gmina musi usuwać skutki działalności wandali? No na pewno jest mniej niż w poprzednich latach, no, ale przed nami sezon letni, prawda? No i zakupione ławki w zeszłym roku w Parku Puchalskiego, o ile pamiętam, 3 ławki, które naprawdę
no, spełniały wszystkie kryteria, które mieszkańcy postawili, prawda, jeżeli chodzi o ich jakość i tak dalej, no, zostały w jedną noc zniszczone. Oczywiście nastąpiło zgłoszenie do służb, do policji, prawda, w tej sprawie. Te ławki uzupełnimy, kupimy nowe. Ale czy tak powinno być, prawda? Za chwilę będziemy budowali pełne oświetlenie w Parku Puchalskiego. Ponad 90 lamp. Chcemy, żeby ścieżki biegowe, które ludzie wykorzystują z dziećmi wieczorem, prawda, sami biegając, no, były bezpieczne. I dlatego też no, ja z niesmakiem bardzo patrzę na to, kiedy to, co jest dorobkiem samym społecznym, bo to przecież wszystko jest nasze, to nie tylko Urzędu Miejskiego, to wszystkich mieszkańców, prawda? I to dotyczy wszystkich parków, to dotyczy plaży, prawda, osiedli i tak dalej. Naprawdę sami zadbajmy o to, i w sposób naganny oceniajmy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o akty wandalizmu. Proszę dzwonić do Straży Miejskiej, proszę również korzystać z aplikacji takiej jak Local Spot, prawda? Będziemy reagować i jedyną drogą jest wspólne działanie w tym zakresie. Mówił już Pan krótko o węzłach przysiadkowych. Ten projekt, przypomnijmy, udało się oczywiście pozyskać z tego projektu środki na realizację tej inwestycji. Kiedy możemy się spodziewać, że ta budowa węzłów przesiadkowych w dwóch miejscach w Śremie ruszy? 5 milionów ponad. Pozyskaliśmy środków na to. Będą w dwóch miejscach, tak jak wiemy, przy Zamenhofa i Stary Rynek. Dokładnie z niecierpliwością czekamy 25 maja, czyli w bieżącym tygodniu będą otwarte oferty. Oferta, po raz pierwszy realizujemy zamówienie publiczne w wersji zaprojektuj i wybuduj. Czyli firma, która z którą będzie podpisana umowa, zaprojektuje całe węzły i będzie je również budowała. A więc liczymy na to, że w tym roku projekty będą zakończone, że rozpocznie się budowa, a zakończenie będzie do końca pierwszego półrocza 2019 roku. Trzymajmy kciuki, przy pewno najbliższym spotkaniu będziemy już mieli informację, kto wygrał, z kim została umowa podpisana. Na rynku pojawiła się nowa wystawa. Pojawiła się nowa wystawa. Myślę, że wspólnie z Muzeum Śremskim jest ona bardzo wymowna. Pokazuje te lata powstańcze, pokazuje Śremian na tle, powiedzmy, nieruchomości tutaj na rynku. Generalnie też przymierzamy się i będzie wydana w wrześniu lub październiku monografia i wspomnienia Daniela Kęszyckiego, prawda, powstańca, dzisiaj patrona mostu w Śremie. Ona ukaże się w małych monografiach Śremu, to jest ten cykl, który już chyba ma 5 tomów, o ile się nie mylę, będzie to 6 tom. I myślę, że jesteśmy zainteresowani szczególnie właśnie losami tych, którzy w powstaniu brali udział. Ale chcę też zaznaczyć, że prowadzimy no, bardzo intensywne prace w sprawie inwentaryzacji tych miejsc pochówku powstańców wielkopolskich i za zgodą oczywiście rodziny każdy z tych nagrobków będzie wyposażony w odpowiedni emblemat, który będzie mówił o tym, że tak, to jest miejsce pochówku powstańca wielkopolskiego. No i na koniec kultura i sport, bo kilka wydarzeń w tych najbliższych tygodniach nas czeka, między innymi zlot food trucków także tutaj na rynku. No myślę, że to też taki lobbying sporej grupy mieszkańców, którzy no, mówią, że w innych miastach taki food trucki, prawda, miały zlot. No to my żeśmy podjęli też rozmowy i najbliższą sobotę, niedzielę od godziny 12 do późnych godzin wieczornych będzie można z tych food trucków skorzystać. Oferta będzie dość szeroka, prawda, więc zapraszamy wszystkich na Śremski Rynek, gdzie z tej możliwości będzie można skorzystać, pewno smacznie, a czy zdrowo, to już pod znakiem zapytania, prawda, będzie można skorzystać. Będzie również kolejny bieg w Szymanowie wokół jeziora. Tych wydarzeń jest obecnie bardzo dużo. Ja myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie. Zapraszamy na naszą stronę śrem.pl i na portal społecznościowy Śrem.
Przypomnę, że to były informacje z ratusza. Moim i Państwa gościem był burmistrz Śremu, pan Adam Lewandowski. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia.